Dzień dobry, witajcie. Rozpoczynamy kolejny odcinek waszego ulubionego programu, czyli Weekend z Eską. Dzisiaj nie ma żartów, ponieważ jesteśmy na premierze filmu Jestem M. Misfit, a to oznacza, że tutaj na tej scenie za chwilę pojawią się wszyscy ci, którzy rządzą w internetach, ci, którzy są młodzi, zdolni, uśmiechnięci i zawsze pozytywnie nastawieni do życia. Coś tak czuję, że ten film to będzie prawdziwy sztos. Jak się pracowało na planie? Co było najłatwiejsze? Co było najtrudniejsze? Tego już za chwilę dowiecie się w naszym programie, więc koniecznie zostańcie, zaczynamy! Na antenie Eska TV właśnie trwa program Weekend z Eską. Przedstawiam wam fantastyczną Sofię. Dzień dobry, moja droga. Dziękuję bardzo, dzień dobry, cześć, cześć. To chyba dzisiaj jest twój dzień. Dzisiaj jest ten dzień, kochani, ten dzień. Jak się dzisiaj spało? Spało, jestem przeziębiona, więc niezbyt dobrze, ale i tak myślałam, kurczę, to premiera. Ja się cieszyłam na maksa w ogóle, śniło mi się wszystko. Czyli bardziej radość niż stres? O wiele bardziej radość niż stres, o wiele bardziej. No to Sofi, co ciebie w życiu stresuje? Bo ja mam wrażenie, że nic. Prawda, mam takie wrażenie. Nie, kochani, kurczę, no, trzeba być pozytywnym. Ja jestem zawsze pozytywna, więc myślę, że stresu tak nie znam. No pewnie, że znam nieraz. Może jak piszę matmę, ale tak to nie. Czy matematyka może być stresująca? Prawda, no. Sofi, powiedz mi, czy boisz się chociaż odrobinę tego, co kto powie, jak zagrałaś, jak ci poszło? Boisz się jakiegoś hejtu i krytyki, czy nie? Nie, ja się w ogóle nie boję hejtu, krytyki, bo myślę sobie, każdy dał z siebie wszystko, tak? Co pokazał siebie i to było najważniejsze, więc tak naprawdę można tylko aplauz for ourselves, więc spoko. A powiedz mi, dla kogo jest film Jestem M. Misfit? Komu byś go poleciła? Jestem M. Film Misfit bym każdemu mogła polecić. Każdej osobie, która chce nauczyć się być sobą, bo to o to chodzi. Jestem M., ja jestem sobą, pokazuję siebie i nie boję się tego pokazywać albo reprezentować siebie. Sofie, jeszcze opowiedz nam, co u ciebie się będzie w najbliższym czasie działo? Jakie nowe projekty? W najbliższym czasie zobaczymy może jakieś rzeczy aktorskie. Na pewno modeling dalej się kręci, więc myślę, że po prostu obserwujcie mnie na Instagramie i wszędzie indziej i zobaczymy. To aktorstwo to znaczy, że się bardzo spodobało. Ale aktorstwo naprawdę mi się bardzo spodobało. Bym nigdy sama nie pomyślała, ale przez taką okazję, którą dostałam, że naprawdę muszę powiedzieć mega. Podoba mi się bardzo. Super, no to trzymam aktorsko kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Oglądacie program Weekend z Eską, a tą cudowną osobę, no nie mogę inaczej przedstawić, jak nie zacząć od twojego niku na Instagramie, Pastel Cat, no bo ja jestem Ola Kot, więc wiesz. No, siostry. Dokładnie, jednak kociary. Moja droga, jaka twoja rola jest w tym filmie? Co było dla ciebie najtrudniejsze? Ja w sumie gram siebie, więc musiałam być sobą, to nie było zbyt trudne. Tylko wydaje tak teoretycznie, zagrać siebie? To nie było trzeba grać. A jak zareagowałaś? Pamiętasz ten dzień, kiedy ktoś zadzwonił i ci zaproponował, żebyś wystąpiła w filmie Jestem M. Misfit? Ja w ogóle ponoć byłam pierwszą osobą, do której zadzwonili, więc byłam tak totalnie w szoku, że nie wiedziałam, co się dzieje. A nie obawiałaś się trochę, że to takiego coś nowego na polskim rynku? Nie wiadomo, czy to do końca będzie okej? Okay? Ja kocham próbować nowych rzeczy, więc nie. No dobrze, skoro spróbowałaś aktorstwa, to co, czego jeszcze chciałabyś spróbować? Tego, ale na wyższym poziomie. Chciałabym więcej zagrać. Ale na przykład myślisz o jakiejś szkole, o jakichś szkoleniach, warsztatach w tym kierunku? Ja bardzo chętnie. To jest coś, w czym się po prostu czuję. I jakby ktoś chciał cię aktorsko podszkolić, to może dzwonić. Pewnie. Kochana, powiedz jeszcze tylko, dla kogo jest ten film? Komu byś go poleciła? Dla wszystkich, którzy boją się być sobą albo chcą po prostu poczuć się sobą bardziej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Razem ze mną Tomasz Karolak, dzień dobry. Dzień dobry. Co, Tomku, chyba fajne doświadczenie z taką młodą krwią się spotkać. No, ja byłem trochę zaskoczony na planie. Myślałem, że jeszcze oprócz mnie są jacyś zawodowi aktorzy. No, okazało się, że wszyscy są tutaj, prawda, youtuberami i tak dalej. Nie wiedziałem, o co chodzi do momentu, kiedy nie zadzwoniłem z planu do córki. Mówię, wiesz, tu jest jakiś Zabielski, jakaś Lipka. Jezu, tato, co to... No, no i wtedy oczywiście zrozumiałem, co to za... Ale dojechała córa na plan? Nie, bo kręciliśmy zdjęcia we Wrocławiu, natomiast każdy z nich rzeczywiście coś w sobie ma. Mają jakąś charyzmę, która powoduje, że mają sukces na YouTubie, TikToku i tak dalej, więc tak zacząłem się przyglądać i mają mój szacunek za ten film. Mają.
Tomku, a jak ty oceniasz swoje zdolności, jeśli chodzi o ten świat social mediów? TikToka, YouTube'a, Instagrama? Ja mam Instagrama, ale on mnie uwiera. Już jeden, co miał 300 tysięcy followersów, zamknąłem. Mam teraz taki, co ma 40, to są tacy ludzie, tacy fani. TikToka nie kumam kompletnie. Chociaż córka mi pokazuje nieraz fragmenty dialogów z moich seriali czy filmów, gdzie tam... O, tak. Więc ja w ogóle... Ale jest to... Dla mnie czarna magia. Ale mi się wydaje, że trochę może minąć czasu i jednak córa cię namówi na tego TikToka. Nie, już mi zakładała, ja nie mogę się w to wbić, nie. Ale ona może to robić za ciebie. Może, ale niech ona się zajmie nauką. No dobra, pożyjemy, zobaczymy. Tomku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo. A teraz przedstawiam wam nerda Kornela. Siemanko. No cześć, to ja, jestem nerdem. Rzeczywiście w tym filmie twoja rola to rola nerda. Tak, dokładniej nazywam się Antek w filmie i jestem o tyle co nerdem, to też jestem dodatkowo ekspertem od hakowania. Czyli troszkę twoje klimaty. No nie ukrywam, trochę tak. W tym filmie jest mnóstwo debiutantów i praktycznie każdemu zadaję to samo pytanie. Co było na planie filmu najłatwiejsze, a co było najtrudniejsze? Najłatwiejsze było nawiązywanie nowych kontaktów. Ludzie byli po prostu niesamowici i to jest chyba największy pozytyw tego całego filmu. Co było najtrudniejsze? No, czasami dostosowanie się do niektórych wskazówek reżysera. I czułeś inaczej? Jak to było? Nie, może nie tyle, tylko czasami wszystko ciężko było zgrać ze sobą w czasie i też ta punktualność była najtrudniejsza. Kornel, czy powinnam ci życzyć filmu Jestem Emmy Speed 2? Mam nadzieję. Czyli mam życzyć. Tak, jak najbardziej. No oczywiście, że tego ci życzę i trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dzięki, piękne. Proszę państwa, oto Filip, czyli kolejna gwiazda filmu Jestem Emmy Speed. Siemanko, Filip. Siemanko, cześć, witam. No, powiem ci, że no nie znam cię, ale wyglądasz na trochę zestresowanego. Czy tak jest? Nie, właśnie nie jestem zestresowany. Jestem mega wyluzowany właśnie. Czyli jest mega podjar z powodu tego, że dzisiaj premiera filmu. Jeszcze raz powtórz. Czyli po prostu mega podjar z powodu premiery dzisiejszego filmu. Tak, jestem, już nie mogę się doczekać, bo jeszcze nie widziałem tego filmu i nie wiem jeszcze nawet... Jeszcze nie widziałeś? No nie widziałem i nawet na przykład grałem scenkę i grałem różne warianty. Jedna na przykład byłem zdenerwowany, druga wkurzony, a trzecia jeszcze coś innego i nie wiem co wybiorą. Wybrać tą najlepszą. Tak, i nie wiem co wybiorą, więc nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć. Filip, tutaj mnóstwo debiutantów, praktycznie każdemu zadaję to samo pytanie. Co było najłatwiejsze na planie, a co było najtrudniejsze dla ciebie? Szczerze powiem, że nic nie było trudne, tylko denerwowało mnie czasami czekanie. A najłatwiejsze było chyba bycie po prostu w tle na jakiejś scenie, no bo tylko się było w tle i nic się nie robiło. Bardzo ci dziękuję, no i trzymam kciuki za karierę. Dziękuję za wywiad i nie dziękuję za życzenia, bo nie można. Barak sprytnie to rozegrał, dzięki wielkie. Dzięki, hej. Oglądacie program Weekend z Eską, oczywiście na antenie SK TV. Jesteśmy na premierze filmu Jestem Emmy Speed. Na scenie chyba doskonale rozpoznajecie Sylwia Lipka. A jeśli chodzi o moje najbliższe towarzystwo, też doskonale rozpoznajecie, czyli my trzy. Proszę bardzo, czyli Natalia, Karolina i Julka. Dziewczyny, co wy tutaj dzisiaj robicie? Dzisiaj jesteśmy na premierze Jestem Emmy Speed, tak jak już zapowiadałaś pewnie. I tak naprawdę idziemy zobaczyć film pierwszy raz, w którym zagrałyśmy, miałyśmy okazję zagrać i między innymi występowałyśmy na scenie i jesteśmy w ogóle podekscytowane, że możemy tutaj być i z wszystkimi tymi osobami zobaczyć, co tak naprawdę stworzyliśmy przez te 3 tygodnie. Ktoś tak czuje, że chyba na planie panowała bardzo rodzinna atmosfera. Oj tak, ja mam wrażenie, że teraz jesteśmy na jakimś spotkaniu rodzinnym, a nie na premierze, bo wszyscy się witają, jakby po prostu nie widzieli się 100 lat, a znali się 200 lat, więc generalnie jesteśmy jak jedną wielką rodziną, tak jak powiedziałaś i myślę, że też dlatego ten film, mam nadzieję, bo jeszcze go nie widziałam, ale jestem w 100% pewna, że będzie świetny i że wszyscy wyczują tą genialną, przyjacielską atmosferę, która była na planie. No, dziewczyny z my trzy to są idealni rozmówcy, po prostu ja zadaję jedno pytanie, one odpowiadają zdaniami wielokrotnie złożone. Każda mówi, że jesteśmy gadatliwe, więc... Ale to jest naprawdę super. Dziewczyny, ja dzisiaj każdego pytam o to, co na planie było najłatwiejsze, a co było najtrudniejsze. Tylko w waszym przypadku trochę mam wrażenie, że nic trudnego się nie wydarzyło. W sumie z trudnych sytuacji była jedna trudna sytuacja i to jest... Super, dawaj. Słuchajcie, już taki hardcore, bo generalnie chodziło o to, że Natka źle poczuła się na planie.
i musiała jechać do szpitala. I dostała swoją dublerkę. Tak. Więc Natka, pomimo tego, że gramy 2 minuty w tym filmie, to jest jak prawdziwa aktorka i ma nawet swoją dublerkę w filmie. Ale tylko na chwilę, możecie zauważyć, wtedy, kiedy śpiewamy naszą piosenkę, Różowe okulary. Nie zdradzaj, gdzie, nie zdradzaj. Dobra, ale, zagadka ale właśnie. Ale na bogato wjechałaś w ten film, no z dublerką? Ja tak naprawdę specjalnie trafiłam do tego szpitala, żeby właśnie ktoś mnie zastąpił, żeby mieć dublerkę, poczuć się jak prawdziwa tutaj po prostu aktorka. A tak serio, to było straszne, ale cieszę się, że właśnie była osoba, która mogła mnie zastąpić i jestem bardzo ciekawa. Widziałaś tę scenę z nią? Wiesz co, bardziej widziałam, że jak leżałam w szpitalu, to odebrałam nagle na telefonie zdjęcie, jak dziewczyny mają zdjęcie z jakąś nową dziewczyną. I myślę, czy mnie wylali, czy ja już nie jestem w My 3. Także cieszę się bardzo, że udało się, że jednak wyszłam z tego szpitala, wróciłam na plan, ale są momenty w filmie, gdzie po prostu nie będę ja. Także jestem ciekawa, czy ktoś to zauważy. Ja myślę, że już za chwilę na Instagramie pojawią się głosy, o które to chodzi sceny. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Naprawdę uwielbiam rozmawiać z takimi fajnymi dziewczynami, a wy zostańcie z naszym programem Weekend z Eską, bo to jeszcze nie wszystko. Angelika, w tym filmie grasz rolę jurorki. Dokładnie. I jak się z tym czułaś, oceniając innych? Kurczę, ja nie lubię oceniać innych, tak naprawdę jestem taką osobą, która za wszystkich trzyma kciuki i nawet jak komuś coś tam nie idzie, to uważam, że zawsze można się poprawić, można zrobić coś lepiej, więc rzeczywiście nie lubię oceniać, ale jakby w tym filmie było to fajne, bo rzeczywiście większość tych występów, wszystkie były bardzo pozytywne, więc nie było tam czegoś tam negatywnego, że trzeba było powiedzieć, że coś było złe i tak dalej. Albo do bani, nie? No dokładnie, więc raczej bardzo pozytywnie, w ogóle cieszę się, że miałam okazję wziąć udział w tej produkcji, bo to moja była pierwsza produkcja filmowa, więc takie nowe doświadczenie, które na pewno chętnie bym jeszcze kiedyś powtórzyła. No, Angelika, skoro już zaliczyłaś rolę jako jurorka, to co ty na to, żeby teraz w jakimś programie telewizyjnym naprawdę taką jurorką się stać? Ojejku, nie wiem, czy dałabym radę, naprawdę, bo ja nie umiem krytykować. Naprawdę jestem takim człowiekiem, który za wszystkich trzyma kciuki, więc myślę, że byłoby ciężko, ale nie mówię, że nie, bo może kiedyś. Znaczy, gdybyś miała być czwartą jurorką w programie Taniec z Gwiazdami, no o tańcu już wiesz bardzo, bardzo wiele. Szczerze powiem, że właśnie mam tak, że po udziale w tym programie, jak ostatnio byłam na widowni, to coś tam jeszcze pamiętałam po roku i tak mówię, o, że tutaj taki, że to się tak nazywa, tak nazywa. Dobrze, a to źle. W sensie, może nie jestem jakimś specem, ale rzeczywiście pamiętałam po swoich choreografiach, że o, to było tak, rzeczywiście tak trzeba było to zrobić, więc może jakimś tam bardziej. Słuchaj, byłabyś jak Andrzej Garbowski 10. Dokładnie, o, do tego bym się super nadawała. No to ja trzymam kciuki, chcę, żeby to nastąpiło. Dzięki, Angelika. Dzięki wielkie. Kinga, opowiadaj, jak ten debiut? Wow, mega przeżycie. Każdemu to mówię, że mega przeżycie, mega przygoda i spełnienie moich marzeń. Myślisz, że pojawi się kolejna propozycja? Bardzo bym chciała, nie ukrywam. Wszystko. Będę robić wszystko, żeby te propozycje były. Po prostu marzeniem moim jest, aby zostać tą aktorką i żeby spełniać swoje marzenia, kochani, trzeba oczywiście je spełniać. Same się nie spełniają. Czyli tak. Rozumiem, że jakieś na przykład warsztaty aktorskie, to jesteś zainteresowana. Tak, tak, jasne, planuję warsztaty po maturze, może jakaś szkoła aktorska. Zobaczymy. To co, Kinga, przede wszystkim chyba powinnam życzyć, żeby powstał film Jestem Emmy z Fit 2. Tak, jasne. Mam nadzieję, że powstanie i będzie tak samo fajny jak ten. Kinga, mocno trzymam kciuki i coś czuję, że to naprawdę będzie strzał w dziesiątkę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, musimy tutaj bardzo szybko z Sylwią przeprowadzić wywiad, bo kto za chwilę na scenie? Feliwers! Czyli będzie bardzo, bardzo głośno, a Sylwia, taka bardzo ważna postać w programie jest... W programie, w filmie, jestem M. Misfit. Czy dzisiaj się stresujesz? I to jak, ogromnie, ale widzę tutaj wszystkich fanów i czuję ich wsparcie. To jest naprawdę nieoceniona pomoc. A boisz się sytuacji, że jednak ktoś powie, a Sylwia, to nie do końca, twój klimat nie poszło. Wiesz co, nie stresuję się takimi rzeczami, bo najważniejsze jest to, co mi w duszy gra i czy mi się będzie podobało. Czyli dzisiaj jednak zestresowana, ale jednak radość też. Tak, to jest taka ekscytacja. Ekscytacja, a tak procentowo jakbyś się miała ocenić, ile jest procent stresu, ile ekscytacji? Powiedziałabym 73 na resztę. Nie wiem, ile będę miała. No to ja właśnie jesteś dobra z matmy, bo tak dokładnie 73 obliczyłaś? Tak, właśnie, tak mi w sercu gra liczba 73. Dokładnie, no...
Sylwia, powiedz, co było na planie tego filmu najłatwiejsze, a co było najtrudniejsze? Najłatwiejsza była nauka tekstów, bo to są całkiem naturalne słowa. Julia jest nastolatką, więc bez problemu się znamy. Najtrudniejsze było zgodzenie się na to, żeby co 3 sekundy były kręcone termoloki na mojej głowie, bo po prostu mogłam oszaleć. Które się zniszczyły przez to? No, między 7 a 8 termoloków po prostu dziennie miałam. No, oszaleć można. Sylwia, jakie twoje najbliższe plany? Co się będzie działo u Sylwii Lipki? Jakie projekty? Jestem teraz w trakcie mojej trasy koncertowej, więc przede wszystkim to, a następnie obozy zimowe. A potem obozy letnie, dalej trasa, Youngsters Festival i wszystko to koło się zatacza. A co powiesz na to, żeby wystąpić w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami? Oj, bardzo chętnie, poproszę. Naprawdę. Czy jak ktoś z produkcji ogląda, to niech dzwonią. Tak, ja jestem całkiem niezłą tancerką. Sylwia, bardzo ci dziękuję, trzymam kciuki i powodzenia. Dziękuję bardzo. Teraz już cisza i spokój, bo to wszystko na dziś w programie Weekend z Eską. Byliśmy dzisiaj na premierze filmu Jestem M Misfit. Oto wszyscy ci, którzy są młodzi, zdolni, pełni energii. No i jeszcze okazało się, że na dodatek to są fantastyczni aktorzy. Ten film jest niesamowity. Bardzo się cieszę, że teraz internety można zobaczyć na wielkim ekranie i mam naprawdę przeczucie, które mnie nie myli, że już wkrótce pojawi się film Jestem M Misfit 2. Tego oczywiście wszystkim tym, którzy wzięli udział w tej produkcji, serdecznie życzę. A my widzimy się w kolejnym odcinku programu Weekend z Eską. Obiecuję, że znowu się będzie działo, że znowu będziemy na jakiejś fajnej imprezie, no i że znowu porozmawiamy z fajnymi ludźmi. Do zobaczenia, cześć! Yes.